Bądź pewny, że nie przeoczysz żadnego filmu od Juniorskiego. Kliknij w subskrybuj oraz dzwoneczek, aby załączyć powiadomienia. Kolejny symulator gęsi. Jest mega zabawny! Oj, Juniorski, ty znowu chcesz się przebrać za gęś, po co jak jesteś bambaryła? No, siemanku, szanowni głosy, srandomi, and welcome to Dune Sea! Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem, Dune Sea! Dune Sea! Dobrze, moi drodzy, zagrałem sobie dzisiaj po raz kolejny w jakiś symulator gęsi. Ja sobie tylko tutaj przetestowałem, czy wszystko fajnie, pięknie działa. Moi drodzy, symulator gdzie gęsi, gdzie musimy latać gęsią i musimy latać i zbierać jakieś rzeczy i tak dalej, sraty, pierdaty. Nie wiem dokładnie, o co w tym chodzi, ale wiem, że może tutaj będzie jakaś fajna historia, nie wiem! Jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał właśnie taki symulator gęsi, zostawcie koniecznie hashtag gąsątko. Lecimy sobie, bebe? Okej, let's go, new game. Teraz sobie tutaj fajnie, pięknie polecimy. Okej, dobra, lecimy. Classic albo Zen mode. Okej, dobra, klasyczny mode. Weźmy sobie na razie klasyczny mod i zobaczmy, z czym tutaj mamy do czynienia. Dobra, widzimy, że tutaj lecą gęsi i białe i czarne, raz, dwa, trzy, tutaj nie wiem, o co tutaj chodzi. Ale lecą sobie, zobaczcie w ogóle, że jest przepiękny, ale to przepiękny świat, który się każdemu chyba podoba. Zobaczcie, lecimy. Wszystko fajnie, pięknie, jest dobrze. Oh my god, lecimy toryt! Oh my god, lecimy toryt! Ja myślałem, że to będzie jakaś wesoła gra, to jest nie wesoła gra, bo tutaj gąska umarła! Chyba. A nie, to jesteśmy my, patrzcie, że my żyjemy! Okej? Okay? Gąska. Jak ja sobie przypomnę właśnie te Untitled Goose Game, to to było po prostu mega. Dobra, co plus RT? Oh my god! Oh my god! O, mogę lecieć jako gęś! Mogę latać jako... Ale czekaj, bo ty, nie wiem, co teraz tutaj trzeba robić, czekaj. A, bo... Czekaj, bo odblokowane osiągnięcie Airburn. Okej, okay, ale mogę gdzieś tam na przykład sobie... Pa, lecimy na górę! I na dół! Dup! Umarłem. Co to jest? Umarłem! Dobra, o, czekaj, bo... No o co chodzi? A, bo ja muszę zbierać te kwiatki jakieś... Ty, to jest taki symulator gęsi, że ja naprawdę nie wiem, o co tutaj w tym chodzi. Znaczy wiem, o co chodzi, ale to jest mega ciężkie, bo tutaj próbuję lecieć, czeka. No ty coś zbieram teraz, co to jest? Co to jest? To jest moja energia, czy co to jest? A, ja mogę przyspieszyć! Oh my god! Patrz, co się teraz dzieje, patrz! Pyk, pyk, pyk! O! I pyk! O, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god! Dobra, lecisz teraz tutaj na Szczecin! Patrz, a ja nie mogę tam lecieć! O, teraz tu miałem na dół polecieć, dobra, rookie, jestem rookie! Bo odblokowałem tutaj znowu kolejne osiągnięcie. O, widzę, że tutaj u góry też coś jest. Co tutaj można zdobyć? Jakieś liście? Czy ja te liście muszę jeść? Ty, ja już nie jestem czarny chyba. Tylko już jestem taki fajniejszy, pa. Duś w to! Aha, czy ja muszę unikać, bo ja mogę jak Titanic wlecieć po prostu w coś takiego i mogę po prostu umrzeć! Ok. Niskie tak... Tak, tak powiem, takie niskie lądowanie, tak zarełem podwoziem o podłogę, że tak powiem. Dobra, lecisz, baby, tutaj, tylko uważaj, bo ja muszę to zbierać chyba, ale nie jestem pewien. Czy mogę po prostu sobie a co to jest ta strzałka na dole? To jest mój cień? Oh my god. Oh my god! Okej, okay, dobra, i patrzcie, możemy zrobić teraz taki dive, dive in. B? O! Wow! Co się... Ląduję! Wylądowałem! Ale ja nie chciałem tu wylądować, czekaj! Ja chciałem tu wylądować, dobra? Pik, 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 jak lądujemy! Safe land! Aha, to jest moja stamina! Okej! Okay. Dobra, muszę wam powiedzieć, że to jest po prostu mega! Bardzo mi się ta gierka podoba, nie wiem dlaczego, ale mi się już mega podoba! Dobra, lecisz! Lecisz, baby! Pa, i możemy wylądować znowu! Ja sobie tutaj po prostu nacisnę... Przytrzymam B? O, i lądujemy! I później się... Okej, okay, czy to jest moja stamina? No dobra, no ja nie wiedziałem, że tutaj gęsi też mają staminę. Ale dobra, lecimy dalej przed ciebie. Mogę sobie tutaj też tak... Oh my god, patrz, patrz, co się dzieje! O co w tym chodzi? To ja nie wiem. Ale dobra, lecisz, baby, bo musisz przez ten świat przelecieć. Ja wiem, to jest pustynny świat. O, zjadłem tutaj wszystko. A bo to mi daje staminę. Patrzcie, ile ich tam jest. Dlaczego ja nie mogę do nich dołączyć? Przecież ich też spotkała taka katastrofa, jaka mi mnie spotkała. Dobra, bo ja nie wiem, co tu jest moją przeszkodą, a co nie jest moją... O, mogę wylądować. Dobra, pa, lądujemy. Lądujemy. Wylądowany. A bo to są moje chyba save pointy.
Tak mi się wydaje, czekaj, bo tutaj... Ja tutaj w ogóle jakiegoś dziwnego rola jeszcze robię. Patrzcie teraz to, patrz tego rola, pa. To mi mega dużo energii traci! Oh my god, bo to jest wysiłek mega! Pa, czy to są jakieś kruki, które mnie tutaj zjedzą teraz? Znaczy jastrzębie, czy jakieś tam inne? W ogóle, kojarzy mi się w ogóle ta mapa z Zelda Breath of the Wild. Tam, gdzie jesteśmy w Gerudo Town. To jest bardzo podobne do tego. Nie wiem dlaczego, ale się czuję, jakbyśmy tutaj za chwileczkę mieli jakiegoś koroka znaleźć. Coś bardzo takiego unikatowego, dobra. Lecisz, baby! O, tutaj możemy wylądować znowu. Dobra, wylądowaliśmy. Naładowałem się i lecimy dalej. W ogóle tutaj, żeby odzyskać tą staminę, to naprawdę trzeba odpocząć 2 sekundy. Ja bym też chciał tak na przykład zrobić sobie 50 km na rowerze i odpocząć w ciągu 2 sekund. O, god! O, prawie wleciałem tam. Prawie zarłem ryokiem, widzieliście to? O my god, ta gra jest po prostu przepiękna. Ja wiem, że to jest dopiero, to są dopiero początki tej gry. Ale muszę wam powiedzieć, że później może być mega ciężko albo coś takiego. Na przykład tu możemy... Widzicie, możemy taki dive zrobić? O, uderzyłem piórem, ale się nic nie stało. Jest dobrze. Double shove? Co? Co ja tam jakieś znowu osiągnięcie dostałem? Nie wiem w ogóle o co tutaj w tym chodzi. Ale dostałem jakieś osiągnięcie, pa. Bo to jest takie przyspieszenie. Gdzie jest reszta tych moich kolegów? Dobra, ląduj tu, bo to jest chyba też save point. Bo jak ja teraz startuję, to mi się tam, widzicie, pojawia takie pióro. I to pióro oznacza, że to jest save point chyba. Oh my god, widziałeś jakie kamienie tu lewitują? Czemu te kamienie, ten też to będzie lewitował chyba. Dlaczego te kamienie lewitują? Dlaczego się zrobiło tak ciemno, jak ja tu nic teraz nie widzę? Co? Nie wiem, o co chodzi z tym krzykiem. Czy ja tutaj będę nawoływać moje dzieci? Czy coś takiego? O, tu jest chyba safe point, nie? Dobra, wylądowałem. Ja myślałem, że możemy po prostu tak ryjokiem wylądować i tyle. Ale jednak nie. Nie wiem, co to w ogóle są za znaki. Ale dobra, lecimy. Teraz żadnego safe pointa nie mamy, widzicie? Oh my god! Teraz żadnego safe pointa nie mamy, bo to było po prostu zbyt łatwe. Jakieś liście możemy jeść tutaj od razu po drodze, ja nie wiem. Ale ja bym chciał tutaj być naprawdę. Bardzo dobry w tym gierku. O, gdzieś te liście mają coś większego. Ta grafika tu jest fajna. O, koniec? Freshman! Oh my god, udało mi się przejść pierwszy poziom chyba. Zobaczcie, że przelecieliśmy przez taki obstacle course jak oh baby w Robloxie, jak Obby. Roblox. To jest normalny Roblox Obby, nie no, bez kitu. Dobra, lecimy dalej, bo widzę, że tu już chyba słońce zachodzi, z tego co mi się wydaje. Dry the creek, coś tutaj muszę zdobyć. O nie! Co? Ja chyba nie mogę wlecieć w te chmury, bo one tutaj porażą prądem. Ja bym chciał widzieć animację porażenia prądem. To musi być po prostu mega, nie? To będzie po prostu mega. Ale dobra, poczekamy na jakąś tutaj chmurkę kolejną. O, to nie jest chmurka, już myślałem, że to będzie chmurka, ale lipa. Ale lipa, bo myślałem naprawdę, że to będzie jakaś chmurka. Ja bym chciał tutaj w ogóle nawołać. O! Hello! Wylądowałem, dobra. A mogę się z nimi zakolegować, oni się mnie nie boją! Oni się mnie nie boją! Dobra, no to lecimy dalej, bo jesteśmy przecież gęsią. O, tu są te chmury. Nie, o tu coś, co to jest? Coś mega zdobyłem teraz. Ja wiem, że my teraz coś musimy innego zdobyć. Jakieś inne, że... bo tam było coś tam napisane. O nie, tak do góry nie mogę lecieć. Tak do góry nie mogę lecieć. Dobra. Wow! Wow! Ja mogę takiego dive'a zrobić? Ale to mi znowu tutaj mega dużo energii zużyło. Dobra, lecimy dalej, już chciałem powiedzieć płyniemy. Nie wiem dlaczego chciałem powiedzieć płyniemy, no ale no dobra, no lecimy dalej. Pyk, o, tu są te chmury, pa to. Ale nic się nie dzieje, ja chciałem, żeby tam pioruny były, pa. O! Oh my god! Plush one! Co? Zdobyłem kolegę! Zdobyłem kolegę! Oh my god, czy kolega może tu wlecieć ze mną? Nie, chyba... On może ze mną lecieć! Jakie to jest... Co tu jest? Wow! Co to było, ty? Co to jest za świat, że tu jakieś... O, a gdzie... On... Myślałem, że już umarł. Myślałem, że już umarł, bo on gdzieś się tam zatrzymał bez sensu. Dobra, lecimy dalej. Nie wiem w ogóle, ile mi tutaj jeszcze zostało trasy do przejścia, ale jeszcze nie zdobyliśmy tych takich dziwnych rzeczy, pa. Oh my god! Dobra, tu możemy wylądować. A on może ze mną wylądować? Możemy sobie tu pogadać teraz, pa to. Wylądowałem ze mną! To jest mewa chyba jakaś. To jest chyba jakaś mewa! Dobra, lecimy dalej, kolego, dawaj! Ja myślałem, że go uratowałem i że on już nie będzie chciał ze mną lecieć.
No dobra, no lecimy dalej. Teraz tu na dół padzi. Oh my god, no umarłem. Umarłem, bo przecież uderzyłem w taką ścianę. Już nie mam... Oj, mam kolegę. Dobra, kolega przyleciał ze mną. Nie wiem, co oznacza ten kolega, że co? O, kolega uderzył i się nie zabił. A dlaczego to tak dziwnie? Pyk, pyk, chmury. Pyk, chmury. O, kolejny kolega? Cloud spy... Co to jest? To tutaj, parking? Co to ja zdobyłem? O, to jest tak jak w Mario, to jest takie tuk tyk czkę, tuk czkę, tuk czkę, tuk tyk 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 tyk. To jest taki obstacle course, znowu o baby z Robloxa. Lecisz, baby. O, teraz tu, patrz to. O, kolega znowu uderzył tam w ścianę, no co jest grane? O! I to później zabija tych łonych. Okej, okay, dobra, to jest taka pomoc nadrzędna. Czemu te skały wiszą w powietrze? Nie wiem, o co chodzi, co się z tym światem stało. Czy to wszystko przez meteoryt, czy co? Zaś umarłem, no nie wytrzymam. Dobra, lecimy jeszcze raz, moi drodzy. Ponieważ ten symulator gęsi mi się bardzo, ale to bardzo w sumie podoba, bo to jest takie... To jest takie cwaniakowate. Dobra, dojdźmy chyba może do końca tego poziomu. Zobaczymy, co się stanie. Dobra, możemy jechać tu. Tu. Oh my god! Goosebump! Dostałem znowu jakiś achievement, że dostałem po prostu teraz... Nie wiem, co zostałem, ale lecimy dalej, pato! Pato, bo to jest nie do przejścia tutaj według mnie, to tutaj. A, bo ja się mogę tak... Patrz, co on robi! Dobra, jedziesz do góry. Pyk, i tu chyba lądujesz, nie? Mogę wylądować tutaj? A, tak się ląduje! Tak się ląduje, a nie krzyczy! Oh my god! Co teraz się stało? Dlaczego wyszedłem z gry? O co chodzi? Lecisz dalej, baby! Ta gra jest po prostu mega! Dobra, jedziemy, 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 jedziemy samochodem. Dobra, jedziemy. Pyk, pyk, pyk! Portfelik znik! Jedziesz, baby! Uważaj, bo tutaj ten... Ja nie umiem! Ja już nie umiem tego przejść. Dobra, pato! No ja już tu ląduję, nie? Patrz. No wylądowałem ładnie! A ten się tam zaciął, zbugował, widzieliście to? No na scratch dostałem znowu teraz tutaj po raz kolejny, bo ja tak wylądowałem i upadłem! Ale bez sens, bo nie można przecież lądować na takie rzeczy, nie wiem dlaczego. Nie wiem, co mi ten honk daje. Czy to przesuwa przedmioty? Możliwe. Oh my god, no nie uda się! Patrz, zablokowałem się zaś. Dobra, lecisz tu, baby, okej, okay, i teraz tu, patrz. Bo to trzeba jakoś zdobyć. No zdobądź to, hello! Ooooooo! Dobra, mamy! Dobra, mamy! Lecimy teraz tak, patrz, przy ziemi, to jest mega, jak ja bym chciał latać, ja bym cały czas przy ziemi leciał tak do góry i na dół, jakbyście się tak denerwowali na mnie, bo bym cały czas przy ziemi latał, patrz, tak. Dobra, lecisz do góry, bo patrz, co tu się dzieje. Lecisz dalej, baby! O, myślałem, że w to uderzę, ale na szczęście nie. Jezus, jaki ten świat jest dziwny, ja nie wiem w ogóle, o co w tym świecie chodzi. Ale... O, kwiatki. Kwiatki! Te kwiatki mi mega dużo dają i te też, te łony mi też dużo dały. Oh my god, nie wiem, gdzie lecieć, czy do góry, czy na dół. Dobra, nie uderzę, myślałem, że już uderzę. Dobra, lecisz, patrz, baby. Patrz, baby. Patrz, baby. Zbieraj! Zbieraj to wszystko! Pyk! O, super seeds! Dostałem kolejne osiągnięcie! Ale tu musi być ciepło, tu jest tak wielkie słońce, że to jest niemożliwe. O, mogę wylądować w końcu! O nie, tędy, dobra. Wylądowaliśmy, dobra, safe i lecimy dalej. Nie ma czasu na odpoczynek, stary, lecisz. Lecisz ze mną, baby. Już straciłem połowę energii, bo przecież sobie zrobiłem dive'a. Już straciłem połowę energii, ponieważ zrobiłem sobie dive'a. Dobra, lecisz dalej, baby. O, mo koledzy! Kolegę dostałem, znowu kolejnego. Dawaj, lecimy. Ja wiem, o co w tej grze chodzi. W tej grze chodzi teraz o to, że ja muszę sobie zebrać kolegów, którzy mi pomagają zabijać tutaj te jakieś dziwne rzeczy. I później lecimy dalej. Bo ja muszę odzyskać swoją godność. Bo to, że ktoś tutaj jakieś pioruny zrzucił, czy meteoryty, czy zwałdźmia. O my... O, jeszcze zjadłem coś! Jeszcze coś po drodze zjadłem! Ale dobra, moi drodzy, lecimy dalej. Mam dwóch? Z kolegów? Jest! Dwóch kolegów są, dobra, spoko. Lecisz, baby. Lecisz, baby.
musisz uważać na te łono tutaj, bo to gdzieś tutaj się stało. Ja nie wiem jeszcze dokładnie, gdzie to się stało. Ale muszę wam powiedzieć, że jednego kolegę sobie zdobyłem. I to jest dosyć spoko, bo jak ja zdobyłem sobie kolegę, to teraz może być dobrze. Okej, lecisz, baby, dawaj. Patrz, co się dzieje. Patrz, co się teraz dzieje, lecisz. Pyk. Uważaj na te kwiatki, znaczy nie na te kwiatki, tylko na to coś tutaj. Bo tu jest takie pomylone, widzisz? Tu jest pomylone, dokładnie, i teraz tu jest pomylone. Dobra, i jeszcze jedno pomylone. Oj, zabijamy go i lecimy! Baby! Widzieliście to? Musicie mi przyznać rację, że ta gra jest po prostu mega. Drugi link! Nie drugi link, druga linijka w opisie, możecie sobie tę gierkę obczaić. Pyk! Mi się tak stęskiło, wiecie o co chodzi, mi się tak stęskiło po prostu za Antito's Goose Game. I tak stwierdziłem, że zagram sobie tutaj po raz kolejny w jakiś symulator gęsi, który jest taki troszeczkę cięższy, muszę wam powiedzieć, też nawet tam... O! Zjadłem to! Ja mogę te kaktusy jeść? To ja nawet nie wiedziałem. No ale co mi daje ten Hong Kong? To ja tego nie wiem. Nie wiem, o co w tym chodzi, ale dobra, lecisz do góry, baby. I na dół. Wow! I teraz na dół, pa. Wow! Mega! Bo ja... Prawie uderzyłem w to. Prawie w to uderzyłem, bo myślałem, że ja sobie po prostu przez to przelecę, ale jednak nie, dobra. Gdzie jest ten kolejny sekret jakiś tam? Ja nie wiem, gdzie ten sekret jest. Pyk! Bo mi za chwileczkę tej energii zabraknie, no. Ja jestem ciekawy, co się stanie, jak energii zabraknie. No pewnie się przewrócę i znowu spadnę na Ryoka, jakbyś inaczej. Bo przecież ja zawsze na Ryoka spadam. O, mogę się już tutaj podleczyć w sumie, czekajcie, ja sobie tutaj wyląduję. Ale nie w tym... O, puk! I ładujemy się, moi drodzy, lecimy dalej. Ten pan, jak ten się położył, tutaj odpoczywa mega. Nie ma czasu na odpoczynek, stary, dawaj, lecisz dalej. Bo to przecież musimy przez jakiś świat sobie przelecieć. W ogóle widzieliście kiedyś gęsi na pustyni? Oprócz pustyni błędowskiej? Przy ogrodzieńcu? O, trzeciego dostaliśmy, dobra? Pyk! Lecisz, a da się tu jakoś szybciej lecieć? Pyk! Uważaj tutaj. Pyk! Tam jest jakiś sekret chyba. Tu pyk, kolejny, dobra? Tu jest kolejny. Nie, pato. Nie, ale spoko. Ale spoko, bo teraz leci to na niego i go zgniotło znowu po raz kolejny. Ja nie wiem, czy my musimy te rośliny zabijać. Mi jest też szkoda tych roślin. Bo te rośliny są tak samo biedne jak w Mario, wiecie o co chodzi. Te takie piranie, czy to tam jest, bo to jest takie bez sensu, bo tam ich zjadamy. Znaczy zabijamy, czy też zjadamy, nie wiem, no zwał jak zwał. Ale one się tak naprawdę nie potrafią obronić. Jeszcze najgorzej w Super Mario 3D World, jak ja teraz zacząłem grać, to jest po prostu smutne coś takiego, no, że skaczymy im na łbie, nic się nie dzieje. A one próbują nas ugryźć. O! Tu kolejna przeszkoda. A gdzie oni polecieli? Ej, koledzy uciekli. Gdzie są koledzy? Koledzy uciekli, oni się gdzieś chyba zbugowali. Czy to już jest koniec? Gdzie? To już jest koniec, dlatego koledzy uciekli. No ale bambaryły. Ale bambaryły, bo myślałem, że one sobie tutaj po prostu ze mną polecą, a się... O, co teraz się dzieje? Teraz będę w nocy leciał, czy co? O, teraz już jest inna pora dnia! Okej! Dobrze, moi drodzy, jak zwykle macie tutaj listę wspierających, dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za to, że jesteście, za to, że mnie wspieracie, jesteście po prostu mega, pozdrawiam! Jeżeli również ty chcesz mnie wesprzeć, kliknij ten niebieski przycisk wesprzyj obok napisu, który już mam nadzieję znaczono, subskrybuj. Dobrze, moi drodzy, to był Dune Sea. Mam nadzieję, że się ten odcinek podobał. Jeżeli nie, to zapraszam cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostawisz duże. No dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, cześć!